Prezentuje się pszczele miasteczko w Dzięgielowie. To ponad 20 domków, które kształtem przypominają m.in. góralskie chaty. Jest także twarz człowieka, cieszyński ratusz czy kościół. Dzień miodu to okazja, by zobaczyć to wyjątkowe miejsce. Ale można wtedy kupić miód, zjeść coś pysznego i dobrze się bawić przy dźwiękach muzyki. Chętnych nie brakowało, by skorzystać z tych wszystkich atrakcji. Co ci się tutaj najbardziej podoba? Latające pszczoły ogólnie. Takie klimatyczne miejsce, nie? Tak. Bardzo klimatyczne, a miód wykorzystujemy do robienia herbaty codziennie. Dziadek robi herbatę z miętą, z miodem i z cytryną. Jak się wam podoba? Fajnie. No, bardzo fajnie. Pani mówi, że pani pierwszy raz tutaj, tak? Pierwszy raz. To dlaczego się w tym roku pani wybrała? Ktoś namówił, znajomi? Pani jest w ogóle tutaj z okolic? Znaczy się, że mąż założył sobie pasiekę 2 lata temu, więc było zebranie. I zdecydowaliśmy się przyjechać. Była wycieczka. To też można podpatrzeć, jak to tu wygląda. No właśnie, robię zdjęcia, żebyśmy sobie podpatrzyli. Pszczele miasteczko to efekt wieloletniej pracy nieżyjącego już Jana Gajdacza. Teraz miejscem tym opiekują się jego dzieci. Mamy już 20 rodzin. No sporo, sporo, bo jak tato zmarł, to też nie mieliśmy. 3 rodzinki były na wiosnę, które też zginęły. Tak zaczynaliśmy od zera. Trochę nam pomogły koła pszczelarskie z Czech, też parę tych odkładów dali, trochę nasi pszczelarze też, także że uzbierało nam się na początek 9. Chociaż chciałam, żeby było tak przynajmniej 5. No i tak się zaczęło. No teraz rozmnażamy, uczymy się pszczelarzenia, no bo to jednak jest bardzo ciekawy i taki trudny temat. No to tego się nie można nauczyć jak od. Pszczelarze ją uczą do końca i zawsze te pszczółki ich wykiwają. Dzień miodu to okazja, by zobaczyć, jak pracują pszczoły, a także dowiedzieć się o nich nieco więcej. Na terenie pasieki w Dzięgielowie znajduje się również ul edukacyjny. To właśnie w tym miejscu odbywają się różnego rodzaju prelekcje. W sobotę 27 lipca o pszczołach, ich niezwykle ważnej roli w ekosystemie, a także chorobach i kończącym się sezonie opowiadał Stanisław Procner, prezes Koła Pszczelarzy w Dzięgielowie. My powinniśmy dbać o te pszczoły, one są bardzo ważne dla środowiska, to warto podkreślać. Tak, pszczoły są bardzo ważne, 70% zapylają właśnie pszczoły, no może 60, ale różne owady, szacuje się, że 70% zapylają. No wiadomo, no z tego mamy owoce, warzywa, mamy rzepak, mamy kukurydzę i wiele, co składa się na żywność, prawda? Bo bez nich by nie było, prawda, nie byłoby zapyleń, ale oprócz tego jeszcze właśnie możemy od nich otrzymywać takie produkty jak miód. No i właśnie tego miodu tutaj dzisiaj nie zabraknie. Jaki tutaj miód można, bo można chyba kupić można też? Można kupić miody. Więc tutaj na naszym tutaj regionie to jest miód wielokwiatowy, głównie rzepakowy, bo rzepaki też są. Jest lipa, dużo lip, chociaż w ostatnim czasie dużo tych lip się wycina, dlatego że drogi nie mają chodników, a te lipy właśnie były nasadzane przy drzewach. No i spadziowy miod, on występuje nieraz, w tym roku już się pokazał, ale może nawet jeszcze być spadziowy. No, w tej chwili już właściwie przygotujemy się do zakarmiania pszczół na zimę. Czyli można powiedzieć, że to już po takim sezonie głównym? No, dlatego jest to święto miodu, to już jest tak jakbyśmy się już przygotujemy do leczenia pszczół, dlatego że też pszczoły mają różne choroby, właśnie między innymi waroza, a więc walczymy z nią, dlatego jakby nie będziemy ją leczyć, no to pszczoły nam wyginą właśnie. No to jaki to był sezon, bo już myślę, możemy go podsumować. Nie był najgorszy, bo 2 razy pszczelarze wybierali, nie wiadomo jak będzie dalej, bo w zeszłym roku właśnie mieliśmy jeszcze spać nawet w sierpniu. Także te pszczoły, które zbierały spać, bardzo ciężko zimują, w ogóle spać jest ciężka dla pszczół właśnie. Dlatego, że jakby przedwcześnie się im zapełnia to jelito i nie mogą one wytrzymać do wiosny. Kolejny dzień miodu w Dzięgielowie już za rok. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.